Witam. Lecimy z tematem, moi drodzy. A, ktoś już uciekł. Dobra, witam wszystkich jeszcze raz, moi drodzy, na kanale NVIDIA GeForce PL. Jesteśmy, gramy i pokonujemy przeciwników. Oczywiście, że pokonujemy przeciwników. Tutaj nie ma co gadać. Zaraz ich wszystkich porobimy. Tylko ja muszę wejść w dobry tryb celowa... Ao! Zaraz pokonamy samego siebie, Dawidku. To będzie wspaniałe. Rzuć broń? Nie mogę. Nie mogę, bo ja walczę. Ty, ja nie umiem go trafić w głowę. Ale mnie nie obchodzą jakieś punkty na jakimś kanale NVIDIA, który nawet ze mną tego nie uzgodnił. Ktoś to wymyślił, teraz ja będę ponosił odpowiedzialność za to, że ktoś wymyślił. A jakby tam było napisane skocz z okna na główkę i zrobić jeszcze salto i jeszcze potem do ognia, to też tak mam zrobić? No bez przesady, no. Ludzie, jesteście bardzo, ale to bardzo roszczeniowi. Denerwuje mnie to. Wam powinna wystarczyć... Słuchajcie, tak jak żeśmy ostatnio gadali, wam powinniście mieć minimalne wymagania życiowe. Tak jak ci ludzie, co tam mówiliśmy, że wchodzą do restauracji, 2 godziny na kebaba czekają, a potem mówią, że w ogóle 5/5, super, polecają, nie? Że dostali zimne mięso, ale polecają. To właśnie na tej samej zasadzie. Nie możecie być zbyt wymagający. Musicie po prostu takie minimum od życia wymagać. Lepiej się wam będzie żyło. Mówię wam, mówię wam. Nie umiem go trafić. Nie umiem trafić. Nie umiem trafić żuczka. Ty, ktoś trola bije w ogóle. Coś niesamowitego. Nie garb się? Dobra, już się nie garbię. Tam jest ten mag. Tego maga chętnie bym pokonał. Ogólnie ściągnąłbym sobie. Czekajcie, ściągniemy tego. O. Dobra, ładnie. Buty. Buty 5-8, dobra. I teraz tak. To jest czarodziej. Czarodziej, jak sama nazwa wskazuje, jest czarny. Znaczy, czaruje, przepraszam. Mi się pomyliło. Czarnodziej jest czarny. Spalił mnie! Kurde, nie da się tak ukryć przed tym fireballem, nie? No nie wiem, gdzie on go rzuci.
Aha. I tobie za to płacą? Tak, tak, jeszcze jak. Kurde, chrząszcz. Nie piję wody? Dobra, uspokój się tam, ty. Tam jest chłop. Tam jest, to jest warlock chyba, nie? I on stoi. Nie, to jest mag. Tylko ja zginę z tym magiem raczej. O, dobra, dobra. Niech tak zrobi. Może pójdzie po niego. Dawaj, dawaj, dawaj. To ja też zginę. Co? Co tu się wydarzyło z tym magiem? Siądę sobie. Woohoo! Nie zlutowałem wiedźmy, no i co z tego? Ale uciekliśmy. I jest git. Mamy sprzęcik, ale ten Mac to było coś niesamowitego. No mam wrażenie, że Nvidia to... na Nvidia, ale czemu, jak, o co chodzi? Kiedyś to było sporo różnych eventów, a mam wrażenie, że dłuższego czasu cisza. No ale to nie, no to nie jest mój projekt, nie? To wiesz, to nie ode mnie zależy, że ja na Nvidia mam teraz wymyślać wspólne grania i eventy. Słuchajcie, wy w ogóle pomyliliście pojęcia. Ja nie jestem właścicielem tego kanału. Ja tylko i wyłącznie udzielam tutaj swój wizerunek i swój czas, żeby tu generować statystyki i żeby reklamować ten produkt. Ale to, że kiedyś jakieś były turnieje na Nvidia, że jak ktoś komentował, to nie wynikało z tego, że se Izak wymyślił. To nie wynikało z tego, że ja se wymyśliłem. To nie wynikało z tego, że sobie Evron wymyślił, że sobie zagra w Minecrafta czy Fortnite'a. Tylko ktoś, kto tym zarządzał, było w projektach coś takiego, okej, okay, teraz musimy zrobić taki projekt, bo teraz to i to jest na topie. No i oni to wystosowywali, takie pomysły, takie były propozycje, takie były też tam jakieś dodatkowe pieniądze płacone, żeby to zorganizować, a nie, że to sobie streamer wymyślił, żeby na Nvidia zrobić jakiś projekt. Bo to, jak ty sformułowałeś teraz wypowiedź, to wynika na to, że streamerzy na Nvidia nie robią nagle żadnych ciekawych eventów, a kiedyś robili. I to jest tylko i wyłącznie ich wina.
Może powiedz im, żeby zrobili jakiś event, ale to w mojej kwestii jest, żeby oni dla swojego produktu zrobili event, czy w ich kwestii jest, żeby wymyślić to? Przecież dla mnie jako streamera, czy pracownika jakiegoś, to wykonujesz to, co ci zalecają. Czyli na przykład mówią, w ciągu miesiąca rób, streamuj fajnie, reklamuj i tak dalej. A czy pracownik, na przykład jak ty byś pracował w korporacji, czy teraz byś powiedział coś takiego? Kurde, wiesz co? Robię tak wszystko dla ciebie, nie? No, chodzę od 8 do 16 do tej pracy, ale powiem ci, że czegoś tu mi brakuje. Chodź, coś zrobimy jakąś taką. Ja mogę zostać po godzinach, zrobimy kampanię reklamową. Chodź, wiesz co, szef, bo tak ta firma się nie rozwija. Kurde, wejdźmy na ulicę, tak w ciągu dnia, tak do ludzi, pogadajmy z nimi, zachęćmy ich, jakieś ulotki porozdaję. Ja porozdaję, bo mam trochę czasu, tam żona może poczekać w domu na przykład, nie? No przecież nikt tak nie robi, no. Oczywiście ważne jest zaangażowanie i teraz, żeby ktoś nie pomyślał, że jestem osobą, która robi totalne minimum. Ja zawsze byłem taką osobą, która od siebie dawała jakieś takie coś więcej niż trzeba i tak dalej. Ale jednak jeżeli totalnie nie ma na to potrzeby z góry, no to po co? To są głowy wyżej, które wiedzą, czy im się coś skleja, jakieś statystyki, jakieś liczby. Nie wiem, no. Nie mi to oceniać. Nawet minimum nie robisz. Dobra, to robię teraz wszystkie punkty, które zostały wykupione. Okej. Rozciąganie. Nie garb się. Woda. Rzuć broń. No i wszystko. Głupio ci, nie? No i co? Ale no zobaczcie, kto to wymyślił w ogóle? Ja wyłączę zaraz te punkty kanału. Przecież ktoś to wymyślił, ustawił to i teraz ja muszę co chwilę pić wodę, co chwilę się rozciągać i co chwilę rzucać broń. Kto to, jaka głupota to jest? Punkty kanału to jest najgłupsza rzecz, jaką dodano na Twitchu. Najgłupsza. Bo to przy... Ja wam powiem, czym są punkty kanału. Punkty kanału to jest tak, jak u nas macie dla niektórych 500+. Że za nic nie robienie wam się coś należy. Wcześniej tego nie było, a teraz nagle z niczego nic nie zrobiliście, nie a nagle macie jakieś punkty, jakieś coś. Co? Dlaczego? Wam się to należy? I jeszcze wymagacie. Dokładnie. Tak się nie robi. Dawaj te gobliny. Gobliny i gnomy, gobliny i gnomy. A to są szare itemy. To pijemy czy nie? Ludzie, zwróćcie uwagę na to, co się dzieje na ekranie. Tu są jakieś inne rzeczy się dzieją. O czym wy w ogóle gadacie? O jakimś piciu wody? Co jest z wami nie tak? Woda wam jest do życia potrzebna. Wiesz, to jest nikomu niepotrzebna rzecz. Małpy razem. Małpy silne. Małpy razem. Jaki skam! O czym ty mówisz?
Bunt, wszyscy, bunt. Ciekawe, czy to jest... Okej. Okay. On będzie teraz kastował spell jakiś? Tak. Słabe. Ludzie, skończcie już, naprawdę. Żarty żartami były, ale bez przesady. No kurde, jeszcze mimik! Wyście mi specjalnie tego mimika załatwili chyba. Wyładuj się tutaj na nas. Nie mogę się na was wyładować. Przecież wam się nie należy wyładowanie żadne. Jesteście grzeczni, to jak, co mam? Obrazić was? Nie wolno. No właśnie, jak zwykle, muszę was obrażać jak zwykle. Ktoś pode mną chodzi. Wiem, że tam chłop przeleciał. No tu musi jakaś... To coś musi wypaść. Nie ma opcji. A. Okej. Ja sobie tam wyjdę.
Ha, 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 ha. O, tak się robi, moi drodzy. Kolejna ucieczka elegancka. Cześć, Dawidek. Witam. Ja zawsze wygrywam. Oczywiście, że tak. Kolekcjoner. Kolekcjoner, kolekcjoner. Dobra, tu są miecze. Ja sobie te miecze wezmę. One, ja wiem, że są słabe, bo 19 obrażeń, ale lepsze niż dagger za 14 obrażeń, nie? A, ten jeden jest zbugowany. Nie umiem go... Widzicie? Nie można go... Nie wiem, o co chodzi. Czemu go nie można? Pociąg i w sumie... Nie można go jakby dać do... Ciekawe to jest bardzo. Nie wiem, dlaczego tak działa, no ale okej. Okay. Junk cannot... A, bo jest słabe jak... To teraz to już... O, wiem, a? O, bu, Armurer, Tavern Master, on tam zaga, Taylor, o, Taylor, dublet, move speed minus 15, to jest taki dublet, taki wiesz, oho, tu sztyleciki do rzucania, dobrze. Dobra. Treasurer, tak. Goblin. O, rękawice. Albo takie spodnie. Nie, to nie bierzemy. A co to jest? Move speed minus 20. Potion of luck. Potion save. O, czyli jak wypiję, to zwiększa mi szansę na znalezienie fajnych rzeczy. To ciekawe. Dobra, next. Dzień dobry, Respiratorix. Cześć, dzień dobry, witam. Taczka kleju już jedzie? Czemu taczka kleju? Gościu. Bez przesady. Patrzę dokładnie, czy tutaj czegoś nie ma. Nikogo nie było. Czemu taczka kleju? Hej, kup se klej! Bierzemy szarych rzeczy. Nie obchodzą mnie. A, to jeszcze tutaj zrobimy. Tarcza też mnie nie obchodzi. To mnie obchodzi. To może być jakiś śmieć. Idziemy. Hej, kup se klej! Hej! On próbował rozwalić metalową skrzynię. Dobry.
No nie wiem, ja mogę spróbować z nim walczyć. Tylko boję się troszkę, bo nie mam do rzucania żadnych przedmiotów. Ucieka. Dwoma hitami mnie wdupił. Ja muszę zobaczyć, jaki miał rapier, bo to jest niemożliwe. Zwykły rapier. No to pięknie. Serio? To było śmieszne. No. Dobra, lecimy dalej. Okej, to weźmiemy Sworda może. Zamiast dagera, zrobimy sobie tak, że nie będziemy bazować na dagerach, tylko zrobimy sobie, że z ambusza będą większe obrażenia. Ambush, poison, no, jest okej, okay. A to też bym tutaj zrobił, z tego bym zrobił bardziej, żeby krwawienie tam było fest. Dobra, to lecimy nexta. Wiesz dlaczego? Bo pił dużo wody. No to piję wodę, no. Piję, masz. Ale woda, ale dobre, ale woda, very good. Ale, very good. Pyszne, pyszne, uhuh. Aj, very good. O, woda, o. O, woda, o, ho, ho. Nie da się rozwalić, będąc rogalem. Ach, to jest badziew, to jest badziew, to jest badziew. O kurde. Rozwalmy to. Yes, 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 yes. Skibidi bam, 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 bam. Yes, 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 yes. Taniec brzucha.
Tutaj troll jest, to wiadomo, że nie idziemy na trolla. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Okej. Tutaj jest wesoło. Siadło. Ty, no dajcie jakiegoś bandaża tutaj, żeby miał chłop. O kurde, ale ktoś... O, właśnie. O, tutaj ktoś jest. Zginął. Dobra. Ja se tutaj usiądę. Poczekamy chwilę. Goblin był wkurzony! Goblin był wkurzony! Serio? Tu goblin przyjdzie do mnie? Nie. Dymy są fest. Ktoś jest poniżej, tam. Ktoś się ukrył. To ma mało HP prawdopodobnie. Woda ci sił doda, tak. Lubię ciemność. Jak jest dark, to jest lepiej. Widzę chłopa. Jest, jest, jest. Jest tam. Tam walczy z kimś.
Kurde, tutaj był. O tak. Chciałem go ubić jak ten. Chciałem go ubić, jakby próbował to otworzyć, ale... No i cóż, kolego. No i cóż. Ucieczka się udała. Kolejna. No, wolno idzie ten exp. Powiem wam, że jak krew, wiadomo. Z nosa. Krew z nosa. Strasznie wolno to idzie. Dobra. Dobra. I teraz tak, do Stasza dajemy tą broń, bo ja jej nie potrzebuję. Hajs. Potiony też nie. No i jedynie co, to sobie po prostu bierzemy. Dwa bandaże. A pochodnie możemy tu dać. Muszę zabijać. Muszę. Muszę zabijać. Tak jak ten mówił. Z Killer Woodwood. Muszę zabijać. Nie garb się. Jest pajączek. Nie garb się. Muszę zabijać. Jednego potiona sobie też wezmę tutaj, ale będzie on tutaj, a nie w tym. Dobra, lecimy. Muszę zapijać. Muszę. Dobra, moi drodzy. Dostałem pozdrowienia z kolonii od niektórych twórców gier. Polacy są tam w kolonii. Będą polskie gry dzisiaj też pokazywane. Także nic tylko czekać. Nic tylko oczekiwać. Dobra, jest ktoś. O kurwa! Się zabijać. Mm.
Tam gość jest. Tam. Tam jest, to jest, nie wiem kto to jest, ale okej. Okay. Spokojnie. Kurde, no, czemu on nie chce iść? Co za gość? O Jezu. On stoi tam w tym on co on tam robi? On tam jest w tym budynku. Pa, widzicie? On nawet robi jakiś czar. Coś tam kastuje. Nie wiem od kogo to jest aura. To jest szaman? Nie, tam nie ma szamana. Dobra, idziemy tam. Jest, idzie. To on. Widzicie? Idzie. A, on będzie grał. Dobra, to jest grajek. On dobrze wie, co robi. Blisko było. Lepszy miecz miał. No i teraz co z hapekiem? Muszę usiąść na chwilę. I muszę uciec na dół. Tam. Strefa idzie już? A jeszcze nie. Na dole jest kapliczka? Nie, na dole nie ma kapliczki. Pokaż. Nie, tu nie ma kapliczki, wiesz? O kurwa. O cholera. No, zajebiście. Mhm. No nie, no przecież to... Panie goblinie, no to panie goblinie, no trochę kultury, trochę szacunku. To kto to widział? Takie coś. Panie goblinie. Na prawo człowiek spał. Jak twój nauk? Nie dam rady się z niego wyzwolić. Muszę lecieć z tematem. Raz po razie. Ta, nie garb się, dwa razy dziennie woda. Mhm. Co jeszcze? Czego jeszcze chcecie? Liczę na to, że tam będzie ktoś. Okej. Zablokuj w akcie grze. Ja cię mogę zablokować.
Weźmiemy sobie ołtarz. Leżeć. O cholera. Ale mnie opluł. O kurde, i to drugi raz. Nie, no nie ma szans przeżyć tego. No i co z tego? No nie, no. Opluł mnie fest. Serio, 8 expa tylko za 2 kile? Kurde, gościu, co jest grane? Kiedy ja wbiję ten 20? To jest tragedia. Ale on w ogóle jednoręczną bronią chyba walczył, nie? Takie odniosłem wrażenie. O nie, tam jest łucznik, dobra. Gin. No. Coś tu jeszcze jest? O kurde, czerwony. O Jezu, ile czerwony bije! Halo! Halo! Rzuć broń za punkty kanału. No rzuciłem przed chwilą, jak zginąłem. Na ziemię, razem z ciałem. Pij wodę. Dobra tam. Wy się wyżywacie tutaj, bo wiecie, że u mnie punktów kanału nie ma za dużo bajerów za punkty kanału. To teraz będziecie wymyślać. Żebym tutaj coś robił, jakieś aktywności. Mam déjà vu. W tym samym miejscu zacząłem. Dobra, widzę chłopa. To on. Woda, woda, woda. Dobrze, dobrze.
Oho, użył już uleczenia. Czyli wiemy, że jest ranny. Albo przynajmniej był. O kurwa! Au! Aha, spoko. To niezłe krwawienie dostałem. Jeden skok na mnie wykonał. Ale się przygotował. Dobra, lecimy szybko. Tu powinno być napisane chlej wódę. Nie ma wody, jest woda tylko. Jest tylko woda, gościu. Słuchaj, twoje jakieś wizualizacje. To jest dziwna sprawa. Ja z tym się nie zgadzam. Dobra, dajcie mi jakiegoś ziomka. Ja muszę go rozwalić na łeb. Niech pójdzie w tą stronę. Z łuku strzela. To jest łucznik chyba. Ranger? Niestety musiałem odejść w ten sposób. Bo skończyła mi się niewidka. A ten kurde pieprzony łucznik tam jest. On bardzo skraca dystans. Ten chłop. Ale ktoś nawala. Tam ktoś na dole? Nie, ktoś niżej tam jest. Tam. Thank you.
Tak, to był ten. Zaszedłem go od tyłu. Shortsword. Okej, okay. Nic więcej nie miał niestety. Ten dublet tylko mogę mu ukraść tak naprawdę. To był ten chłop tutaj. I on tutaj w ogóle stąd nie wyszedł. Cały czas siedział. Cały czas tutaj siedział. Woda. Dokładnie, woda. Woda zdrowia doda. Tu ktoś zginął. Jak ty potworki omijasz, to się nie dziw, że mało ekspa dostajesz. No, ale Rogal, wiesz, nie na tym... Rogal nie jest postacią, która nawala mopki wszystkie jak leci. Właśnie jako jedyna postać może sobie pozwolić na to, żeby je omijać, bo ma takie umiejętności, wiesz? Ktoś trolla bije. To co? To idziemy na dół, nie? Jak ktoś trolla bije. Ale chyba zginął. Dobra, to pójdziemy. Tak. O, portal się pojawił. Ucieknę sobie. Kamilek śpi. No ale co z Kamilkiem się dzieje, Seto zawodo? W ogóle co? 384 expa? Czekaj, to chyba źle działa. 342 znaczy się. 342 expa i co? I nic... To chyba z każdym następnym wejściem dopiero się zwiększa. Ja nie wiem. To z opóźnieniem chyba działa. Ja... To się nie opłaca nic robić. No nie wiem, to jest dziwne bardzo. A to nie wiem, to ja nie znam imion wszystkich streamerów. Wy tam jakimiś imionami operujecie, ja nie mam pojęcia o co chodzi. Co wy tam gadacie? No, gold coin, dobra. Merchant. Dagger za 30, czy rapier. O. Rapiera sobie kupię. Rapier zawsze spoko. Kamson, Kamilek, Mamon. A, że taka... Że takie, aha! Taki bajer. Ja robię kupię? Kupę? O, to super. To pozdrawiam. To życzę ci powodzenia ogólnie. Smacznej kawusi trzeba wszystkich przytulić kapusi. Prawda? Tulimy kapusi czy nie? Kapusie są fajne.
Ale jak nie będzie duo? Przecież on podobno jest. Mówili widzowie, że to jest właśnie... On jest znany z tego, że gadają o nim właśnie jak o tym, nie? O policjancie. Dobra. Nie trafiłem, za daleko byłem. To rozegram zaraz. Kurde, najbardziej mnie ten goblin denerwuje. Widzi mnie. Kurde, co to za... Biegnie jakiś kolejny gość. A on myśli, że to jest ten teraz. On myśli, że tu jest tylko jeden Rogal. Ty, a tamten w ogóle sobie otwiera jakieś skrzynki. Ja tu pogaszę wszystko. Tu będzie wesoło, moi drodzy, zobaczycie. Tu będzie super. Bardzo pewny siebie ten chłop. A wystarczy wejść na jego na live, zobaczyć jak się zachowuje, czy w ogóle poezja. On taki... Czy oni mają dużo wspólnego, nie? Jeśli chodzi w ogóle o widzów i zachowania tych, to... Tego to na pewno. No, ale to staram się unikać takich miejsc, bo to są bardzo, bardzo toksyczne, bardzo szkodliwe i w sumie niepotrzebne w ogóle miejsca, żeby istniały w internecie.
Ja muszę zobaczyć tego chłopa. Tego właśnie. Ten mnie ciekawi bardzo, bo to jest ten, którego polowałem. Czy on taki pewny siebie był? On nie ma jakichś super itemów. Ale z tego co widzę, to dużo precjozów sobie wynosi. Okej. No 356, co tak mało? Ja nie wiem, no może serio pójdę i będę nawalał we wszystkie mobki jak leci po prostu. Będę je wszystkie rozwalał. Jeden przy drugim. Dobra, idę. Albo idę na ruiny po prostu, tu na Howling Crypty. A nie, bo to jest ten, okej. Tam jest drużynowo. Aha, dzięki. Wal wszystko, co się rusza. No dobra, no to będziemy wszystko nawalać. Dawaj. No. Dobra, tutaj nic nie ma. Bierzemy. Pierwsze wariactwo. Okej, maska. Może być. Maska co? Wszystkie atrybuty o jeden. Dobra, gitara. Chodź. I elegancko. Cyk, cyk. Tu jakieś śmieci, tu jakieś śmieci. Dobra, to wywalamy. Tego nie potrzebujemy. Bierzemy kolejną rzecz, lecimy. Okej, lecimy next. O nie, dobra. To jest to. Okej. Kurde, tam jest ta stonoga. Ja tej stonogi nie będę nawalał. Bo jest ciężka. Kto tam znowu coś gada o jakiejś kupie? Ja wiem, że kupa to jest ważny temat, bo to towarzyszy nam od początku życia do końca, ale... No to... Są jakieś takie może zboczenia, że ciągle temat ten jest poruszany. Że to jest jakiś problem twój, to może... Nie no, bo teraz się chodzi do psychologów, wiesz, to kiedyś to był wstyd, że tam, wiesz, jak to do psychologa, co tam... Nie no, teraz normalnie idziesz do lekarza, gadasz, słuchaj pan, jaki jest mój problem? No gadam o kupie non-stop, no. Wstaję rano, myślę o kupie. Kładę się, myślę o kupie, nie? I ciągle kupa, no. Pan się nazywa Gracjan? Nie. Ale kupa, no cały czas. Tylko ten temat mnie interesuje. Mimik. Śmieci.
Ucho. Trafił mnie. Wiem, że tam jest łucznik. Wiem, że tam jest łucznik, ale co ja z tym poradzę? Widzę go u góry. Tam jest, widzicie? Schowałem broń specjalnie. Się patrzy. Czy było trzęsienie? Nie. Dobra, uciekam, zobaczymy. Niestety, za ucieczkę też jest ekspik. Pokaż, ile jest. 392. Kurde, jeszcze. Ile do tego poziomu? Gościu. Powinienem jakiegoś gigarana zrobić takiego, nie? Ty, a może zrobić takiego rana? Że sobie weźmiemy troszkę tutaj tych, nie? O, raz, dwa, trzy. I sobie idziemy teraz na jednego takiego, na ruiny. Jedne. Może nam się uda. Sprawdzimy to. Kto pytał? A właśnie, kto pytał, widzowie? Czy ktoś dzisiaj o coś pytał? Proszę, możecie zadać pytanie. Odpowiem na każde szczerze. No, dawaj już. Dawaj szybciutko, odpowiadam. Lecimy. Siema, Daria. Czy jadłeś na śniadanie? Trzy takie bardzo małe kromeczki, bo to chleb był taki żytni. Trzy takie małe kromeczki chleba z serkiem almette. Co? Jajco. Elko? Serelko. Daria, jak tam wczoraj? Co? Nawaliły się fest? Ja tam podglądałem, ja widziałem wszystko. Alkohol do gęby był lany.
jakieś dziwne rzeczy robione, ma jakieś cosplaye, więc co to było? Mam nawet screena zrobionego. Podesłałem do Mikołaja, co się dzieje. Specjalnie mu nakapowałem. No. Leżeć, psie! No chodź. Chodź tu, piesku. Tu. Tu chodź. Ale mi skoczyłeś, co? No i leżysz teraz. Teraz już leżysz. Nie ma cię. Byłeś i cię nie ma, psie. Co to stępień za pochczampa tutaj wstawia? Tu jest jakaś giga skrzynia. Mam nadzieję, że nie jest potrzebna... Mam nadzieję, że nie jest potrzebny żaden bajer do otwarcia. Fajny battle axe. I to jest fajne, ale niestety nie dla mnie. Szkoda. O, tam jest skrzynia, pewnie na lockpick. Tutaj to jest też. No, to może tutaj więcej expa nabijemy, nie? Jak tak nawalam te mopki i to wszystko. Siema, ubiety. Czy masz ludzi zabijać na expa? No ale ja właśnie jestem ciekaw, czy zabijanie mopków też expa daje, czy nie. Jakiegokolwiek. Specjalnie ubiję więcej, żeby zobaczyć. Czerwony. Dobra. Jakaś biżuteria. A tu jest mak, dobra. Chamie. Gin. A, nic nie było.
Łucznik. Tu ktoś był. Zszedł na dół ktoś. Po dachach można skakać sobie fajnie. Idziemy dalej. Tylko... Meksikano! Tylko mi po dachach nie skacz. To są figury? Czy to są gracze? Oho. To figury są. Jest drużyna trzech. Ja tu specjalnie się ukrywam, bo jestem sam. Co to stał banika? Nie, timeout na 600 sekund. Wisp. Thank you.
Dzięki! Tarari, tarara. Otworzył mi chłop. Ale dużo expa dostałem. 445 mam, patrzcie. Jajajaj. A on sobie, wiecie, on sobie otworzył, bo to zawsze tak się otwiera, jak się po prostu przygotowujesz do ucieczki, nie? Czyli on sobie to otworzył, ale jeszcze reszta nie otworzyła swoich, więc przygotował sobie i teraz poszli dla kolejnych, wiecie, przygotowywać. A się okazało, że tu dupa, chłop mu ukradł. Czasem tak bywa. Czasem tak bywa, moi drodzy. Dobra. Weźmiemy sobie jeszcze Merchant Surgeon. Dobra. I weźmiemy sobie to, zachowamy na potem. Dobra, idziemy. A, czekaj, bo ja nie mam... A, nie, mam. A, no okej. Okay. Dobra, to jeszcze raz zrobimy tą mapkę, bo dużo expa było. Bokal kiedy gotik? Jeżeli na tym kanale dasz suba, to zaraz będzie gotik. Czyli never. Dobra. Czerwony. No, z czerwonego słabe rzeczy lecą. Myślałem, że trochę lepsze. A, majmiczek. Się przestraszyłem. Nic. Nic. Aha. Idziemy. Let him cook. Chyba let him cook. Rzuć broń? Nie będę rzucał broni. Dlaczego miałbym? Tam jest giga skrzynia. Duża. O, jest broniona przez szkielety. Uuu, nie podoba mi się to, że tak zagrałeś, szkieleciku. To
są beznadziejne rzeczy. Słabe. Dobra, idziemy dalej. Tu gdzieś jakieś skrzynie jeszcze są, czy nie? Tu jest tak dużo skrzyni w tym, na tej mapie w ogóle. Wszędzie są poukrywane. Tu można bardzo dużo fajnych rzeczy przynieść. O ile uciekniecie. Zielone itemy. Tu jest ołtarzyk. Ołtarzyk zdrowia. O, niebieskie spodnie z agility plus 2 dla barda. What? What? Ja to biorę, żeby sąsiad nie miał. Idziemy tędy. A to ja już coś wyrzuciłem. Tu nie ma. Tu chyba mogę przeskoczyć, nie? Okej. O kurde. What the fuck? Aha. To nieźle. Tu wszystko widać. A, potiona muszę schować.
Oni chyba po dole chodzą gdzieś. Tu na dół weszli chyba, nie? Strzelają się z kimś. Siema, Hirek. Zabiłem go. Co? On ma jakieś obszarowe coś? I to zadaje obrażenia? Wow. A ja... Po co ich zabijałeś, jak i była grupa? No dobra, no żeby sobie zabić. Biłem, aby ubić.